Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest czwartek wieczór i mam za sobą dwa szalone mega dni, długie i obfite w wydarzenia. I te dwa dni minęły w sumie jak dwie godziny. Wczoraj rano przygotowałem się od 6 do porannej kawki przez 2,5 godziny. Przeprowadziłem poranną kawkę, zadzwonił kolega, że jedzie do dużego miasta, czy jadę z nim. Pojechałem, wróciłem pół do 12 w nocy, ale bardzo dobra i fajna wycieczka, która obfitowała też no przede wszystkim w znajomości, nowe znajomości, w kontakty i też takie branżowe, ciekawe rzeczy. To, co mogę powiedzieć, to wróciłem i znowu dzisiaj od rana jestem na nogach od 6. Także mało snu, dużo się dzieje, dużo aktywności. Też sporo działam, jeżeli chodzi o rozwój i o nowe tematy, które prowadzę w tej chwili. Między innymi jest to Telo na bieżąco. Telo, bardzo fajny dron, można polecić szczególnie dla młodych ludzi i dla osób, które nie chcą dużego budżetu inwestować w drony, dlatego że on ma praktycznie za około 100 dolarów można kupić już wersję bez kontrolera, ale można też spasować kontroler po Bluetoothie, na przykład z konsoli. Natomiast poważniejsza sprawa to jest Mavic 2 Pro, którym latam w sumie już drugi tydzień i mogę powiedzieć, że to jest chyba w tej chwili najlepszy dron w przeliczeniu stosunek pieniędzy do jakości. Takiego drona to jeszcze nie było w ogóle na świecie konsumenckiego, jeżeli chodzi o połączenie wszelakich cech. Naprawdę, jeżeli ktoś szuka tutaj dziury w całym, to może znaleźć jedynie to, że nie ma tutaj 4K w 60 klatkach na sekundę, ale wszelkie inne cechy są i no, są mega. No może oprócz tego, że jest faktycznie ciężki, ma dużą baterię, czterocelową baterię i tam jest napięcie znamionowe już ponad 15 V. Latałem nim już około, w sumie Maviciem 2 Pro około 20 razy. Mogę powiedzieć, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy. Jeszcze jeżeli ktoś ma zestaw, na przykład kontroler, czy smart controller, czy kontroler ze Sky, Crystal Sky, dużym Crystal Sky, tym jasnym ultralight, to jest naprawdę już technologia XXI wieku. No może przesadzam, ale to jest naprawdę mega technologia. I robiłem szereg prób, robię różnych ciekawych rzeczy trochę, jeżeli chodzi o logi, o grading, o hyperlapsy, o tak zwany high quality field of view, czy tam view, high quality view. Też jeżeli chodzi o ustawienia, bo on ma trochę takich specyficznych dla siebie ustawień, ma też tak zwany LUT, który DJI wprowadziło. I tu jest dużo fajnej zabawy, dużo ciekawych rzeczy, które można porównać, można się tym bawić i można osiągnąć niesamowite efekty. Jeszcze 2-3 lata temu takie efekty jak hyperlapsy naprawdę wymagały mega dużo nakładów pracy, a w tej chwili wypluwa nam system, wychodzi prosto z komputera praktycznie hyperlapse gotowy po paru sekund, po 8 minutach mamy bardzo fajny hyperlapse. Ja tutaj mam jeden taki fajny przykład, który dzisiaj nagrywałem po południu i to wyszło naprawdę super. To, co mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony. Dowiedziałem się też trochę, jeżeli chodzi o nowości DJI, mogę Wam powiedzieć tylko, że będzie jedna premiera dronowa w tym roku, taka główna, i to będzie dron nie jakichś szczególnych parametrów. Na pewno nie będzie to ten produkt, którego wszyscy się spodziewali, z wymienną optyką, ale też kamera sportowa jest ciekawym tematem, obiektem wielu spekulacji. Myślę, że GoPro też trzęsie tam się w posadach, bo szykuje się prawdopodobnie bardzo mocna konkurencja, jeżeli chodzi o Hero 7 Black. I codziennie są pewne wydarzenia, codziennie się dużo ciekawego dzieje. Jestem bardzo zadowolony w ogóle z wydarzeń, z postępów, jakie w moim życiu się odbywają, głównie jeżeli chodzi o samorozwój, bo spotykam dużo też ciekawych ludzi, ale też i oglądam, i zgłaszają się do mnie bardzo ciekawi ludzie i te kontakty na bieżąco są, a także te, które istnieją, kontakty zacieśniam je i cały czas się kręci to mocno. Wczorajsza kawa na przykład, wczorajsza poranna kawa osiągnęła rekordową oglądalność po raz pierwszy. To była dziesiąta kawa, dziesiąty mój program na żywo, osiągnęła ona
Słuchajcie, po raz pierwszy 10 tysięcy minut przekroczyła, jeżeli chodzi o czas oglądania. Czyli to jest ponad tydzień oglądania w ciągu jednego dnia. To był chyba mój drugi wynik, bo miałem jeszcze kiedyś jakiś skandaliczny film, kiedy zagubiłem drona. I wtedy w jednym dniu miałem 20 tysięcy minut, a tutaj właśnie wczorajsza poranna kawa osiągnęła 10 tysięcy. Mam dużo takich wizji, jeżeli chodzi o tematy i współpracę i twórcze i takie kreatywne i to, co chciałbym zrobić. Oczywiście przepustowość mam ograniczoną, bo doba ma tylko 24 godziny, człowiek ma jedną głowę i dwie ręce, ale liczę na to, że niedługo Marcin pomoże mi w montażach. Jeżeli dobrze pójdzie, to będę miał ze strony Marcina właśnie pomoc w montażach. Mam nadzieję, że złoży szybki komputer, że będzie szansa pomontować i razem podziałać. A to jest fajna rzecz, bo jeżeli wskakujemy już o piętro wyżej, kiedy mamy kogoś do pomocy przy samych montażach, to nie jest tak, że obciążeni jesteśmy wszystkim właściwie sami, tylko można faktycznie skupić się na jednej rzeczy. Jeżeli chodzi o tego Mavica Pro, którego pokazywałem, tą dwójkę, bardzo zgłębiłem, starałem się przez 3 tygodnie dużo informacji na ten temat wyciągnąć, ile się tylko dało i szereg różnych opracowań. I myślę, że oprócz takiego szkolenia podstawowego, które chciałbym zrobić online, takiego warsztatu, to uważam, że ten dron plus Mavic Air w tej chwili jako dwa drony na rynku, które są stosunkowo, powiedzmy w ciągu ostatniego roku, one weszły na rynek, to są dwa najlepsze drony, jeżeli chodzi o przelicznik pieniędzy do jakości, jeżeli chodzi o przedziały swoje cenowe. I chyba Mavic Pro 2, ludzie nie doceniają, jak to jest dobra jakość, jak jest stabilny, jak dobry jest sygnał i jaką osiągamy jakość. Za kasę, która relatywnie wydaje się kosmicznie duża, bo to jest powiedzmy 6,5 tysiąca złotych, jest to bardzo dużo, jeżeli tak sobie pomyślimy o tym, że ktoś chciałby wydać na dronę. Dla ludzi 1000 zł to już jest dużo, a taka zabawka to już jest też wyczyn. Telo, który kosztuje około 500. Ale jeżeli pomyślimy o tym, że duże możliwości się otwierają, jeżeli mamy Mavica 2 Zoom i on 2 Pro i jest w stanie się nam spłacić w ciągu powiedzmy pół roku, nawet czasami w ciągu kilku tematów, to naprawdę chyba warto w taki sprzęt zainwestować. Ja muszę powiedzieć, że ze swoim Maviciem 1 Pro też ja go kupiłem za 5000 zł, jak tylko wszedł go zamówiłem z jedną baterią, bo taki był dostępny wtedy. I ten dron zarobił co najmniej 3 razy, jak nie więcej, jeżeli chodzi o swoją wartość, a ciągle mam powiedzmy połowę jego wartości jeszcze realnej, którą zapłaciłem jeszcze w tym dronie jest. A poza tym można cały czas latać i cały czas działać dalej. Nadchodzące dni muszę się mocniej sprężyć, jeżeli chodzi o właśnie Mavica 2 Pro. W ciągu, myślę, że do końca kwietnia chciałbym zrobić mocne opracowanie, ale też kilka fajnych, ciekawych, intrygujących wątków na YouTube'a. Takich, które wymagają drążenia, ale są też niepowtarzalne, niekonwencjonalne. Takie, które nie wszyscy nawet Amerykanie robią, tylko wybrani goście z YouTube'a amerykańskiego. To chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o te podstawy. Plus do tego oczywiście pracuję cały czas nad membership site. To jest projekt długoterminowy i to jest projekt, no powiedzmy oczywiście w małej skali, ale coś w formie Netflixa, jeżeli chodzi o dronowego Netflixa, tylko w małej, oczywiście w stosunkowo mniejszej skali, natomiast jest to projekt cały czas dobry. Z innych rzeczy chciałem Wam powiedzieć, że wczoraj pies mój wpadł pod samochód, na szczęście to nie było zderzenie mocne, ale po raz pierwszy miał interakcję z autem, na szczęście auto jechało może 10 na godzinę, może 15, i trącnęło go tylko przodem, a on przebiegał tak pod kątem prostym tego samochodu, przekraczał drogę. Ale szok i drugi dzień dzisiaj już leży. Chyba mu nic nie jest, bo nie utyka już dzisiaj. Spał chyba z 20 godzin w ciągu tej doby. Ale dzisiaj już jest trochę lepiej. Nie mogliśmy się przez cały dzień dostać do weterynarza. No. Kolejki były jak z filmu z Nahor. Chyba po 10 godzin. Chodź pokaż się, jeszcze powiedz coś moim widzom tutaj. Do tego. Mila kończy strajk na szczęście, bo już jest. Czekaj, zamienię się z tobą, jeżeli chodzi o face tracking. Teraz powiedz, jak to jest z tym smuteczkiem w tym. Poczekaj, dam ci tutaj mikrofon bliżej. Jak to jest, Mila, jeżeli chodzi o tą szkołę? Nie wiem. Ale cieszysz się, że nie chodziłaś, czy raczej tęsknisz? No bardzo się cieszę. No dobra, dobra.
Okej, okay, ale odpoczęłaś sobie trochę w tym czasie. No trochę. 3 tygodnie to jest jednak dużo czasu. Dobrze, słuchajcie, pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wątek bez montażu, bo nie jestem w stanie niczego nie zmontować. A jutro może, czy w najbliższych dniach coś ciekawszego zrobimy. Staram się przynajmniej co drugi dzień wrzucać filmy na vloga, żeby też mieć pamiątkę z tego, co się dzieje, bo takie chwile są ulotne, później człowiek po tygodniu zapomina, a to są ciekawe rzeczy i fajne. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy ze mną byli w ciągu ostatnich 2 dni. Andrzejowi, też chłopakom z Warszawy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, także Łukasza. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!